Arcybiskup Jędraszewski na Wawelu. Lech Kaczyński królom był równy. Arcybiskup Jędraszewski. Lech Kaczyński królom był równy. Prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński, od 12 lat spoczywający na Wawelu, w swej służbie narodowi i państwu królom był równy, mówił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski w trakcie sobotniej mszy świętej w katedrze wawelskiej. We mszy z okazji 73. rocznicy urodzin braci Kaczyńskich uczestniczyli Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, premier Mateusz Morawiecki, a także inni przedstawiciele rządu. Wcześniej prezes PiS złożył kwiaty przy sarkofagu, w którym spoczywa para prezydencka. Nabożeństwo, któremu przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, odbyło się w intencji prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a także zmarłych Marii i Lecha Kaczyńskich oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej. Lech Kaczyński królom był równy. Świętej pamięci pan profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej Polski, od 12 lat spoczywający na Wawelu, coraz bardziej jasno widzimy to wszyscy, w swojej służbie narodowi i państwu, w swym oddaniu prawdzie, w swej trosce o własną wolność i o wolność Polski i Polaków królom był równy, mówił arcybiskup metropolita krakowski. W ocenie Jędraszewskiego, Lech Kaczyński był najwspanialszym z prezydentów III Rzeczpospolitej, dlatego, że jawi się jako bojownik o polską prawdę. Lech Kaczyński uważał, że trzeba pokazać prawdziwą polską historię i docierając do prawdy trzeba odrzucić wszystko, co było ideologicznym, najczęściej komunistycznym skrzywieniem, powiedział. Dążył do prawdy nie tylko historycznej, ale i tej, która oczyścić może całe życie społeczne, dodał arcybiskup wyjaśniając, że chodzi o niedoprowadzone do końca dzieło lustracji, które wzbudziło ogromny sprzeciw części społeczeństwa. Prezydent Lech Kaczyński zginął 10 kwietnia 2010 rok. W katastrofie samolotu Tu-154 w Smoleńsku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wraz z nim zginęła jego żona Maria i 94 pasażerów, przedstawiciele polskich elit politycznych, wojskowych i kościelnych oraz środowisk pielęgnujących pamięć o zbrodni katyńskiej. Prezydencka para została pochowana na Wawelu w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów 18 kwietnia 2010 rok. Jarosław Kaczyński każdego 18 dnia miesiąca przyjeżdża na Wawel, aby modlić się za brata.